najdroższy hotel w całym Abu Dhabi. Pałac, w którym goszczeni są królowie i prezydenci. Tak wygląda fontanna przed Pałacem Emiratów w Abu Dhabi. I już pokażę wejście do lobby, jak to wygląda. Czas jest bardzo mocno ograniczony, ponieważ to jest wycieczka zorganizowana. Nie jestem tutaj indywidualnie. No, niestety przerasta to moje możliwości czasowe. No i też na leniucha troszeczkę, bo jeżeli wykupuje się taką wycieczkę zorganizowaną z hotelu, no to wiadomo, jest transfer z hotelu, odbiorą, przywiozą, a tak to trzeba by było albo wypożyczać samochód, co jest niezmiernie kosztowne i później trudne, jeżeli chodzi o parkowanie, albo trzeba by komunikacją miejską wyjeżdżać już o godzinie 4 rano, co jest męczące. No i w samym Abu Dhabi ciężko byłoby pogodzić to, że meczet Szejka Zaida jest bardzo mocno oddalony od centrum i to wszystko zorganizować samemu, jak się tutaj przemieścić od tego pałacu do centrum, później tam do centrum miasta, żeby pozwiedzać wśród tych szklanych wieżowców, też by było jeszcze ciężej. Także korzystam z czasu mocno ograniczonego. Pokażę chociaż lobby hotelowe kawałek i porobię kilka zdjęć. Mam nadzieję, że ładnych. Tutaj portrety królów. Muszą być wszędzie tutaj w Dubaju. Portrety królów to są, znaczy w Dubaju, ja źle mówię, w Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ja teraz nie jestem w Dubaju, tylko jestem w Abu Dhabi. Przepiękne te lobby. Widać przepych. No i oczywiście jest, tutaj jest portret króla. Taki olbrzymi. A tam już dalej zauważyłem kątem oka choinkę przeogromną. No bo mamy okres świąt. Także jest taka choinka. Ależ to jest przeogromne. Robi wrażenie, naprawdę. Pędzę jeszcze dalej, zobaczyć. Tutaj jest niższa kondygnacja. Nie wszędzie można wejść. Do ogrodu nie wejdę, ponieważ nie ma już czasu. Ale tutaj kawałek pokażę przez szybę, jak to wygląda. Tam jest taka fontanna. Ale co tam jest? Tam jest taki budynek przecudowny. No i jest jakaś, przed budynkiem stoi jakaś wieża jakby komunikacyjna, tak jakby od lotniska. I idealnie się tutaj z tej perspektywy wpasowała w środek tego budynku. Natomiast po obu stronach tych schodów są takie obrazy. Ale to nie jest jakaś
lipa, tylko to jest taki arras, to jest dywan powieszony na ścianie i to jest wszyściutko utkane. Spróbuję to przyzumować. To jest tkanina. Na zoomie nie będzie może tak tego widać, także może mi drugi raz ochroniarz nie zwróci uwagi, żeby tutaj nie nagrywać w tej części. Orchidea. Tutaj dekoracje, sztuczne drzewka, ale wyglądają niesamowicie. No i tam jeszcze tylko porobię zdjęcia i tyle tego filmu z tego hotelu. Więcej po prostu nie mogę nagrać, bo szkoda mi tego czasu na robienie zdjęć.